Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na Tak, kto ma kasę, ten ma. Tak został stworzony przez Renatę Barańską. Renata, wielki szacun za stworzenie tagu, którego jeszcze na YouTubie nie było. Jest to całkiem inny tag niż wszystkie te, które ja przynajmniej do tej pory nagrałam. Nie jest to tak ani kosmetyczny, ani urodowy, całkiem inny, więc Renata, jeszcze raz wielkie gratulacje za stworzenie tego tagu. Tak składa się z 10 pytań, a pierwszym z nich jest, na co wydałaś pierwsze zarobione pieniądze? Ja swoje pierwsze zarobione pieniądze wydałam na ubrania, było to wiele lat temu. Ogromną satysfakcję przyniosło mi zarobienie tych pieniędzy, jak i ich wydanie i właśnie wydałam je wtedy na ubrania. Drugie. Masz do wyboru kilka metod na zaoszczędzanie pieniędzy, pożyczyć znajomym, kupić dzieło sztuki, lokata w banku lub droga skarbonka. Oczywiście wybrałabym lokatę w banku, a gdybym miała jeszcze więcej tych pieniędzy, na pewno zainwestowałabym w dzieło sztuki. Trzecie pytanie. Na jaki cel poświęcisz 1% w rozliczeniu podatku rocznego PIT? Słuchajcie, jest już dosyć późno i ja już ten PIT powinnam w ogóle złożyć, ale ja jeszcze się nie zdecydowałam, na co przeznaczę swój 1%. Ponieważ ja w ogóle mam mieszane uczucia co do różnego rodzaju fundacji, bo jak wiecie, bardzo wiele negatywnych informacji pojawia się na temat różnego rodzaju właśnie fundacji i z tego, na co te pieniądze zostają tak faktycznie przeznaczone. Stąd też zanim zdecyduję się faktycznie, na co przeznaczę ten 1%, to myślę, że jeszcze chwilę potrwa. Czwarte pytanie. Masz w portfelu 100 zł do badania tylko na siebie, co kupujesz? Więc na obecną chwilę, gdybym miała 100 zł w portfelu takie do wydania, to na pewno kupiłabym jakiś elegancki, delikatny naszyjnik, taki łańcuszek albo delikatną, elegancką bransoletkę. Ponieważ ja mimo tego, że bardzo dużo posiadam biżuterii, to takiej naprawdę stricte eleganckiej mam bardzo mało. Więc myślę, że kupiłabym coś takiego delikatnego, eleganckiego. Piąte. Objaw największego skąpstwa według Ciebie, przykład z życia. Słuchajcie, znam małżeństwo, które od ponad 30 lat prowadzi biznes, w którym praktycznie w ogóle nie muszą inwestować. Kręci się to całkiem nieźle i słuchajcie, brzydko mówiąc, nie lubię słowa kasa w ogóle, ale śpią na kasie, naprawdę śpią na kasie i oni, że ten biznes się kręci, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, że oni nigdzie nie wyjeżdżają, ani na wczasy w Polsce, ani na wczasy zagraniczne, gdzie tak naprawdę stać ich na najpiękniejsze zakątki świata. No a pani w tym związku twierdzi, że ich nie stać, bo oni nie mają pieniędzy, gdzie tak naprawdę, że ona jest strasznie skąpa, to jeszcze jest okropnie obłudna i to jest taki mój przykład z życia prawdziwy. Szóste. Masz kartę bez ograniczeń, wymień trzy pierwsze rzeczy, na które wydajesz kasę. Więc pierwszą z nich byłaby wycieczka dookoła świata dla moich rodziców z naciskiem na Wyspy Wielkanocne, bo wiem, że o tym tata bardzo marzy. Drugie to byłoby, zainwestowałabym w zdrowie mojej mamy, a trzecie to myślę, że postawiłabym nowy dom dla rodziców. O, może tak. Siódme. Co wybierasz dla siebie? Złote jajko, złotą rybkę czy złoty pierścionek od narzeczonego? Więc złote jajko mnie nie interesuje, tym bardziej złoty pierścionek od narzeczonego. Wybrałabym oczywiście złotą rybkę, która wtedy mogłaby tam spełnić jakieś moje skryte marzenia. Ósme. Zawód, który przynosi największe pieniądze według Ciebie, czy mogłabyś się tym zajmować? Słuchajcie, tak szczerze mówiąc, w obecnych czasach ja nie wiem, jaki zawód przynosi największe pieniądze, ale wydaje mi się, że chyba analityk finansowy. A czy mogłabym się tym zajmować? Szczerze mówiąc, chyba nie, bo ja w ogóle jestem na bakier z matematyką i wszystkim tym, co jest związane z finansami, więc nie mogłabym się tym zajmować. I szczerze mówiąc, ciężko mi jest odpowiedzieć w ogóle na to pytanie. Tak się zastanawiałam nad nim, ale myślę, że właśnie to byłby chyba analityk finansowy, jeśli chodzi o takie największe zarobki. Nie wiem, szczerze mówiąc, kto zarabia teraz najwięcej. Dziewiąte. Czy stawiasz torebkę na podłodze? Słuchajcie, stawiam torebkę na podłodze tylko wtedy, kiedy ja w niej nie mam pieniędzy. Oczywiście łapię się wtedy na tym też, kiedy mam w torebce pieniądze i stawiam ją na podłodze i wtedy ją szybko gdzieś tam wieszam na krzesełku. Albo gdzieś tam ją gdzie indziej stawiam, ale napiszcie mi, co w ogóle myślicie, czy to też tyczy się torebek, w których nie ma pieniędzy, czy taka torebka też nie powinna wtedy leżeć na podłodze, bo ja szczerze mówiąc widzę różnicę, ale no nie wiem, jak mam to interpretować. I ostatnie, dziesiąte pytanie, dokończ zdanie, kto ma kasę ten? Kto ma kasę ten ma większe możliwości finansowe?
I to tyle, jeśli chodzi o ten tak, kochani. Ja powiem szczerze, że próbowałam stworzyć tak jakiś przez siebie, ale uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo trudne. Renata, cudowny jest ten tak. Fajny, lekki, aczkolwiek w niektórych momentach musiałam się zastanowić, zanim nagrałam ten tak. Wszystkich zachęcam, kto jeszcze nie nagrał tego tagu, do nagrania tego tagu, bo jest naprawdę fajny. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jeśli się Wam podobało, to kciuki do góry. Zapraszam do kolejnego filmiku, już wkrótce na moim kanale. I życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Pa!